Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, to jest już 11 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Wybaczcie, że ponad tydzień nie było Wiedźmina, z tego względu, że po prostu nagrywałem co innego i jakoś Wiedźmin mnie ciągnął jak dzisiaj. A mamy piątek, weekend się zbliża, pierwszy od ferii zimowych, no i może sobie jakoś na chwilę dychnę. Dostałem znowu informację od mojego widza, że mam klucz Dymitra. Zaraz wam pokażę, który to dokładnie klucz. Już ogólnie tu będę przedstawiał, gdzie ten klucz jest. Klucz do kryjówki bandytów. I mi napisał w komentarzu, że ta kryjówka bandytów znajduje się po drugiej stronie mostu zniszczonego. I tam jest taki domek, chatka, coś ten, deseń. No i tam ponoć jest jakiś miecz. Dlatego dzisiaj się tam przejdziemy i zbierzemy cudo. Oczywiście oczekuję walki wrogów, bo raczej nie będzie to jakieś puste, zalesione miejsce, gdzie nic nie żyje, bo wszędzie coś żyje. Czy to dobrego, czy złego, to nie ma znaczenia. Okej, ale widzę, że ta zbroja łowcy naprawdę nieźle się prezentuje i według mnie to jest naprawdę duży plus, że mogę w czymś takim chodzić i to mi daje jakąś, nie wiem, większą odporność. Ja już zresztą czytałem w poprzednim odcinku, co daje ta zbroja łowcy. Możecie sobie ją, nie wiem, obejrzeć w poprzednim odcinek z Wiedźmina i zobaczyć, jakie ona daje plusy. Dobra, czyli teraz trzeba iść tutaj, widzę. Oczywiście na ślepo gram tym razem, ale sobie przypomniałem tak tydzień temu, gdzie ta chatka jest. Tylko trzeba będzie się troszeczkę przejść. Właśnie, trochę nam to zajmie, ale się przejdziemy. Chwileczkę, lepiej mieć tutaj miecz wiedźmiński. To nigdy nic nie wiadomo. Albo dla ludzi. Tak, bo to będziemy mieli walkę i z ludem, ale i z wiedźminami też, czy z potworami. O, coś tu jest. O, no a teraz nie można zbierać. Co tym razem nas atakuje? Człowiek. Dobra, pojedziemy, typa. Jeszcze jeden idzie. Starczą. Trzeba zastosujemy sobie znak Ard. Gdzie tu pojedziemy? Czekaj, jak to było? A, to było B. A, to było B. Dobry jestem. Kurde, atakuj mnie. O. Patrz, on i tak próbuje atakować. Patrz, zrobił to. A, dobrze, dobicie. Ciach. Szkoda, że nie odciął mu łba. O, w pytę. Ciebie to potnę tu bez problemu. O, i wykończenie. Jeb! Bite w plecy! I co gruba się? O, ładnie padłeś. Krew aż się leje. Dobra, ciebie to już możemy pojechać. O tak! Czterech bandytów. Nie aż tak trudno było. Wszystkich pięknie wykończyliśmy. Tam coś leżało. Chcę sobie to wziąć. Drabinka. Coś tu jeszcze było. O, tutaj właśnie. Weźmy sobie to wszystko, bo to niezbędne będzie. I tu jeszcze jakieś będą te woreczki, które pozbieram. Werbena. Roślineczki, te pierdoły. A, czyli to nic ciekawego nie ma. Dobra, się kierujemy dalej. Coś się tu może znaleźć. Tylko trzeba być czujny. O, mamy tą chatkę. Tylko widzę kolejnych bandytów. Trzech aż. Trzeba będzie się przygotować. Chwileczkę. Trzeba będzie zapisać. O ile to teraz możliwe. Nie, nie mogę. Aż kurde, no mogłem zapisać, ale i tak dam radę. Spokojnie. A co mnie to? Jestem wiedźmin. Dobra, ty padłeś. Zatańczymy, biały
Dobra, kolejnych trzech przyszło. Tam jeszcze jeden, więc szykuje się ostra walka. Jest dobicie. O tak! Lubisz to. Nie jestem na ciebie misiem, kurduplu grupy. A! Skontrowane. No, atakuj, atakuj. Takiś odważny. O! Podło. O! Teraz dobrze to było zrobione. Jeep! Przez całą szyję przejechaliśmy naszym mieczem. Dobra, no teraz sobie chcę zapisać. Muszę pamiętać o częstym zapisywaniu, bo to będzie potem masakra, jak będę ginął. Dzisiaj jakoś jestem jeszcze trzeźwy. O, 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 utopiec, już trzeba wiedźmiński. Wiedźmiński! Ja chcę wyjąć wiedźmiński miecz, on nie reaguje, widzę. O, dobra, teraz poszło. Już tu padasz. Słabe utopce. Bez problemu. I wyjmuj teraz ludzki miecz. Zwykły dla ludzi. Dobra, dawaj nam tu wszystko, co tu masz. Idziemy na następnych bandziorków. Oż ty. A i uzbroiłem tą pułapkę, jak chciałem ją. Dobra. Kurde, tyle pułapek tu podstawiali. Już to aż koszmar. Ty mi tu gówno zrobiłeś. Ty już padasz. No, i po tobie. Ktoś ty myślał, że z mistrzem Geraltem wygrasz? Co ty? Daleko ci do niego. Wiesz, ile on już doświadczył walk, wojen, bitew i tak dalej, i tak dalej. Wymieniałbym ci, ty martwy trupie, ale szkoda mi czasu. No, ile tu pułapek, no to to już po prostu do przewidzenia było, że tyle się powstawiają. O, kloc drewna, weźmy sobie. Okej, drzwi otwarte kluczem, czyli to był ten klucz bandytów. Co w nim będzie się znajdowało? O kurde, różne bogactwa. Wyśmienity Cordelas, Oreny. Schemat wzmocnienie ze skóry, runa słońca. O, proszę, ile Orenów było? Chyba coś z około 100, o ile się nie mylę. Dobra, mamy runę słońca. Wyśmienity Cordelas. Damage 16 do 22. Magiczny miecz. Mój jest pospolity, dlatego jest lepszy. Krwawienie plus 10%. Trucizna plus 10%. Zajebiście, zakładamy. Pięknie, założony. I jeszcze możemy mu nadać runę słońca, która zwiększy obrażenie do plus 5%. Co nam to korzystnie wpłynie na walkę. I tu jeszcze jakiś schemat żeśmy zdobyli. Ale to wiem, który to akurat ten schemat. Dobra, pięknie. Mamy w końcu jakiś inny miecz. Możesz już schować ten miecz, bo żadnych walk tu nie będzie. Tu kolejna skrzynia. Sukno, sukno, oreny. Pięknie, dużo orenów będzie. Czyli tu mamy już dalej tylko składniki. Ale to nawet bardzo dobrze. Przeszukamy całą spiżarnię, magazyn bardziej bym to ujął. Nie ma tu już nic, co by mogło mnie jakoś przyciągnąć. Szkoda. Ale mamy nasz ten wyśmienity Cordelas, który myślę, że będzie mocno ciął przeciwników podczas walki. Dobrze. To dziękuję ci jeszcze raz, mój widzu, za to, żeś podał mi pomocną dłoń i po prostu dał radę Geraltowi i mnie, żeby po prostu ułatwić sobie życie podczas trudnych sytuacji z przeciwnikami. Dobrze, my się kierujemy już stąd. O kurde, widzę jakąś grupę utopców i lepiej jakbym uniknął bezpośredniej walki. Albo i nie. Trzeba wziąć już ten wiedźmiński miecz i z nimi stanąć do walki. Albo... A co są to pielce? Dobra, widzę, że prosisz się o walkę. Tu już jest utopiec akurat. Inny typ. Ten słabszy akurat. Dlatego tu pielec tak mocniej walił. Dobra, tam widzę ich więcej. Ale zajebiście teraz błyszczy.
A, możemy światło zapalić. Dużo jeszcze tu widzę tych wrogów. O, już się wzbogaciliśmy o kolejne oreny. Tak sprawdzam, czy coś tu jeszcze nie przeszukałem przypadkiem. Ale wszystko jest, widzę. Werbena, nie, tęgoskór. Dobra. Teraz trochę walki będzie, żebyśmy dali radę tylko. Ty patrz, 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 patrz. O. O, dobrze. Padłeś. A, utopce, żadne wyzwanie. Dobra, tu jeszcze jeden. Tym razem to bielec. Pięknie im walimy damage. O, kolejny. Pięknie tniesz, Geralt. Normalnie mistrz pierwszego planu. Ciach, ciach, to pielce utopce. Gówniane stworzenia. I tyle powiem. Chwileczkę. Czy czegoś nie zapomniałem na pewno? Wszystko biorę, co się tylko może przydać. Tych pułapek mi się nie chce brać, a jak miałbym je brać, to tylko już na sprzedaż. Ale to by nie miało sensu, dlatego chcę już stąd uciec. Chcę unikać już problemów z tymi utopcami. Tylko teraz jak stąd wyjść, bo wiecie, się mogłem troszeczkę pogubić też tutaj. A tu widzę, że niewidzialna ściana. Więc tutaj nic nie zdziałamy w takim wypadku. Tego tam trzeba się udać. Widzę kolejnego utopca bądź topielca. No, topielec to jednak. Sprawdzam, czy za mną nie ma więcej tych podobnych stworzeń. Bo nie chcę mieć potem żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Dobra. Tu mamy już drogę powrotną. Okej, okay, może jaką byśmy misję już zaczęli robić, kontynuować bardziej. Pokerowa twarz, flot sam. Dobra, mamy jeszcze Malenę. Chwileczkę, coś sobie chyba teraz jeszcze przypomniałem. Żebym się udał na statek. Oczywiście już zniszczony, zatopiony. Tam coś chyba jest. Tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć. Ale to tam akurat, gdzie jest Cairam. Ale to się udam, jak już wykonam wszystkie te poboczne mi dane misje. Żeby po prostu nie utrudniać sobie. Możesz już mieć schować. Schowaj już, spokojnie. Do walki ci teraz już widzę, nie pali ci się ręka. Więc spokojnie, Geralt, bez mi takich tutaj agresywnych zachowań. Dzienniczek, dzienniczek. Maleną bym się zajął. Może jak pochodzę po tym całym lesie. Chwileczkę. O, tu coś jest. Właśnie, tu kolejna aura mocy. Proszę bardzo. Coś jeszcze tu jest pewnego rodzaju. Dobra, ale mamy te dwie aury. Nie wiem, co jeszcze. Ale teraz się poprzechadzamy i poszukamy Maleny, która tam w którymś odcinku nam uciekła. Trzeba ją teraz niestety szukać. O, tu kolejna jakaś aura. Proszę, mamy już wszystkie cztery. Wyśmienicie. Tu jakieś grzyby, nie chcę mi się tego brać. O! Czego, Necker, chcesz ode mnie? Ty to mi jesteś tu gówno wart. O, widzę, że jeszcze utopce nam tu wyszły. O, widzę, że biją się z Neckerem. O, załatwili sobie Neckera szybko. Ale my tu ich szybciej powybijamy. Praktycznie nam nic nie zrobili. Czyli słabeusze. Ty, Skojatel. Dobra. Zamknij ten zawszony pysk. Dobrze. A, byłem pierwszy. I już po tobie. Ładnie ten mieczyk tnie. Bardzo ładnie.
Wręcz cudo. Chwileczkę, chyba jeszcze możemy wzmocnić bardziej naszą broń. Możemy. Owszem, możemy. Mam jakieś runki jeszcze, które mogłyby na stałe wzmocnić mój miecz. Tak, mamy. Runa ognia. Wzmocnijmy ją. I teraz nasza broń zadaje od 18 do 24 damage'a. Odporność na podpalenie 20%. Podpalenie 10%. Runa ognia, runa słońca. No to mamy zapowiadającą się płonącą broń, która może wyrządzić skojatel i nie tylko ludziom takim szkody. I to takie szkody, że to po prostu jest sranie w banie. Okej, tu widzę wroga. Wyjmij miecz. Ty gówno mi zrobiłeś. O! Kolejny. Gdzieś jeszcze jakieś nekery? Nie, pusto. Dobrze, słabe uszy. Dobra, trzeba iść tutaj. Coś wyczuwam, że tutaj. O kurde. Może tutaj będzie gdzieś Malena. Nie wiem. Pójdźmy sobie tą drogą. Taka dość. Taka specyficzna. O proszę, jakaś jaskinia. I to było na ślepo, poważnie. Żeby nie było. Żeby nie było, że wiedziałem o tej jaskini. To było całkiem ślepe, ale dobra, widzę, że taka jaskinia jak dupa Morona. Czyli no dupa, tyle powiem na ten temat jaskini. Dobra, ale może tutaj pójdziemy. Może ta droga nam wskaże, gdzie jest Malena dokładnie. Kurczę. Do bez jaj. Nie no. Dobra, tu nic jednak nie będzie, co nam by mogło jakieś rozwiązanie dać. Trzeba będzie dalej szukać. Nie znajdziemy, to nie znajdziemy. A jak coś będzie, to jak najbardziej. Dobra, czyli tutaj nic ciekawego. Nothing interesting. Nothing. Uff. O, coś tu jeszcze. O, Endriaga. Ale czemu taka obita? To akurat dziwne. Kolejna Endriaga. Ale idziemy ich tu, kurde, na koksie normalnie. Bez dwóch zdań. A, może tutaj pójdziemy. Dobra, trzeba uważać na te pułapki. W takim wypadku trzeba będzie sobie włączyć. Tu jakaś aura mocy. Czyli tu nic ciekawego. Kuźwa. Przestań po tych pułapkach chodzić. O, skojatel. Ale co tu robią skojatel, do cholery? Czekaj, ty w ogóle masz zły miecz do walki. No teraz masz tu ciąć, dobrze. Skojatel dostał. Ale dziwne, że się tu teraz tak pamiętają te debile. Nie podoba mi się to. Coraz mniej mi się to podoba. Może tutaj trzeba iść. Nie wiem. Poprzechadzamy się jeszcze. Jak jej nie znajdziemy, to lipa. Zobaczymy. Trzeba szukać. Trzeba mieć oczy wszędzie otwarte. A możemy ją znaleźć w niewyobrażalnie szybkim czasie. I bym przynajmniej już zakończył tą misję u Maleny. Znaczy Maleny ogólnie. Tylko teraz w którą stronę iść, to jest pytanie. No na pewno nic nie ma. Tylko był Cortinarius. No to pójdziemy sobie tutaj. I zakładam, że pewnie w tym miejscu będzie się gdzieś Malena ukrywała. Albo się mogę mylić, równie dobrze. Bo nie wiem, nie wiem jak wy. Ale ja się mogę mylić. Ale jeżeli jednak tam, o, dobra, tu jest nasz statek. A więc chyba jednak poszliśmy złym tropem. I to nam nic nie dało. No szkoda, szkoda. Aha, i to tyle. I to tyle, co by było na ten temat. Czyli jesteśmy w punkcie martwym. Co to nam źle prosperuje.
No i to nam jakoś nie daje zbytnio dużej szansy na wykonanie misji. Plus to, że będę musiał się jeszcze użerać z tą misją. Nie wiem na co żeś użył Arda, Geralcie, ale to było w ogóle niepotrzebne, więc uważaj co robisz czasami, bo to jest naprawdę momentami nierozsądne. Dobra, ale gdzie tą Malenę możemy znaleźć? Nie wiem. Przeczytam sobie jeszcze dziennik. Dziennik, kurczę, Geralt, ty umiesz w ogóle myśleć? O, dobra, Malena. Ha. Ta Skojatel. Skojatel i te sprawy. Aha. No dobrze, dobrze. No właśnie, on się zastanawiał i miał z nim do pomówienia jednocześnie, dlatego to jest dziwne, że teraz sam Geralt ma problem z znalezieniem jednej baby. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. A może ty nam tą propozycję wydasz? Możesz być dobrym królikiem doświadczalnym. Witaj, białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko, jestem w stanie sporo zapłacić. Myślisz? Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Teraz trzeba zdobyć recepturę trujących kadzidełek. Odstąpiłem od misji Maleny, bo po prostu to by nie miało sensu. Cały odcinek i tak by był zmarnowany, ale nie jest, bo zrobiłem to, co po prostu mnie widz nie tyle poprosił, co dał mi radę. Taką pomoc, żebym mi się łatwiej po prostu. Hej, przystojniaku. Ja już nie chcę, wiecie, tak do kobiety Strzyżcie już się włosy! Co? wyrażać. Wytnijcie się, nam Dobra. nie śpieszy! Witam w moim skromnym sklepie. Dzień dobry. Czego potrzebujesz? Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał, ale receptury nie zdradzę nikomu. Oj, nieładnie. Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego Nie. zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Nie, pałko, ja chcę to, co chcę. Policzę teraz do pięciu. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na Uuu, plecach. jak go pojechał. Raz, dwa, Chwila, może się jednak dogadamy. trzy. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Masz. Zadowolony? Tak, pustaku, Czym zadowolony. handlujesz? Głównie do med. Dobra. Nie pierdul, tylko handluj. Dobrze, kilof. Ja sobie posprzedaję te gówna, żeby zarobić sobie na tym. Krótkie rękawice. Co tu jeszcze mogę takiego sprzedać? Coś, co w ogóle mi się nie przydaje. Okej, brunatny olej. Aha, o tu mamy coś na sprzedaż. No i ładnie, żeśmy już trochę zarobili. Feromony królowej Endriak. To może by było zostawić, bo by się przydało. Co prawda, no to ja już idę. A nasz kolega grzecznie oddał recepturkę. Tak, to już by miał przesrane, chłopak. A tak to przynajmniej się mnie dobrze posłuchał i dał to, czego ja chciałem. I przynajmniej nie było żadnej bójki, kłótni, te sprawy. No, chcę drzwi otworzyć. Co ty, nie potrafisz do drzwi trafić? Geralt, proszę cię. Trzeba sobie tu zejść.
dajemy mu tą recepturkę i idziemy dalej. Proszę. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Pewnie. Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożny. Masz mnie za debila? Człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. A. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Okej. Dobra. Jasne, nie ma sprawy. Co, kto ty jesteś? Janusz, kurde, konopa! Ty nie chodź stąd tak pochodnią jak jakiś, kurde, przymuł społeczeństwa. Tylko, kurcze, rob coś konkretnego. Bo za ciebie tą pochodnią nie będę machał po ludziach i, kurcze, mówił, co mam robić, no. Dobra. Dwóch powieszonych, zajebioza. Dobra. I tak wam powiem jeszcze szczerze, że Wiedźmina sobie też nagram po prostu po całości, jeżeli chodzi o każdą misję. No bo szkoda samą fabułę nagrywać, bo to jest po prostu tracenie, jakby to powiedzieć, zabawy. A jak zrobię wszystko, to poczuję tą satysfakcję, gadam. Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Pojebał cię? Dobra. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Oj, ryzykujesz, Geralt. Powiem ci tylko tyle. Takie zawsze... Moja pracownia jest tuż, tuż. Prawie jesteśmy. No. Gruby, teraz! O, szpytę! O kurde, gruby mnie powalił. Co do cholery się dzieje? Nie podoba mi się to. I co? To jest jego laboratorium. Oż ty w życiu! Ty jednak mnie oszukałeś, kurde. Geralt, ty debilu. Jak mogłeś się tak po prostu... zlamić, jest. Szkoda jeszcze gadać. Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Zrobię to. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Zrobię to. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak nie trudno... Nie wpierdalaj tego jabłka, kwalifikowanych, bo zaraz i tak zdechniesz. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. No. I co? No to tak! Wspaniale. No. Legalny fistek. No. Cóż to będzie za interes? Aha. Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci ufać. Oto twoja nagroda, w pełni na nią zasłużyłeś. Jaka nagroda? Moi pracownicy cię odprowadzą. Proszę, zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. No dobra. Jeden fałszywy ruch i będziesz zatrudniał nowych pracowników. Uff. Czyli jednak nam się powiodło. Fistech jak nic. O, wszystko nam się zwróciło. 200 orenów i recepta puszczyk. Ale no kurde, teraz trzeba wszystko włożyć, jeżeli chodzi o bronię. Kurde, buty załóż, Deklu. O, dobrze, miecze mamy pozakładane, sztylety też załóż, pięknie. Mamy jakąś recepturę puszczyk. Aha, to jest chyba jakiś eliksir, o ile się nie mylę. Zwiększa regenerację wigoru. W walce, poza walką, czas trwania toksyczność 25, dobrze. No to ogólnie było całkiem, o, level up jeszcze, możemy naszą postać wzmocnić. Co by tu wziąć? Szermierka, ha, magia, szermierka, alchemia, weźmy sobie szermierkę i od razu bierzemy, dajmy sobie gardę. Dobrze,
Zatem zakończmy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 11 odcinka z Wiedźmina 2. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapiszę sobie jeszcze grę. O, proszę. Dobra, trzymajcie się. Na razie, do następnych odcinków. Jeżeli miałbyś dla mnie więcej, nie wiem, porad albo jak znaleźć tą wredną Malenę, to napisz mi w komentarzu, a ja w końcu się uporam z tą misją. Po prostu wziąłem tą drugą misję taką randomowo, bo po prostu już nie wiedziałem co robić, a chciałem, żeby było ciekawie. Trzymajcie się, na razie, yo!